Kampania wyborcza w pełni. Polska czy Niemcy? Wybór należy do ciebie. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało najnowszy spot na Twitterze. Różnica jest prosta. Jeżeli dzisiaj mówimy o nadniemnym Elizy Orzeszkowej jako właśnie o powieści patriotycznej. Pan potwierdza te słowa, które pan wypowiedział dzisiaj rano. Proszę się tak nie denerwować. Nie ma jakiejś słowa. Jestem wolnym człowiekiem, ja startuję jako bezpartyjny z list Prawa i Sprawiedliwości i się nie ugnę. Więc idąc dalej. Pana posła na pytanie od Kacpra ze samorządu studentów KSW, ale jak się okazało też asystenta pana posła. A jest tu ktoś od pani posłanki, jakiś asystent, asystentka? Ci, którzy je rozbijają, którzy tworzą różnego rodzaju sztuczne podziały, które doprowadzają do czegoś w rodzaju zimnej wojny domowej, odrzucają Solidarność. Latają uchodźcy po całym świecie, wpuszczamy ich tutaj i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ten PiS się sam zaora. Ten rząd się sam zaora. To jest w ogóle niebywałe. To jest niebywałe. Smutne. Co tu robić? Witam wszystkich TikTokowców. Moja niespodzianka dla wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam.